Zapraszam na film www.domza150000.pl. A oficjalnym patronem mojego kanału jest właściciel serwisu farys.pl. Cześć, w nowym piątym sezonie w naszym wykonaniu zapraszam od dziś serdecznie na instrukcję budowy domu, na poradnik budowy domu. Jeżeli wytrzymasz półtora miesiąca z nami, to zaprezentujemy z chłopakami wspólnie, w jaki sposób wybudować dom własnymi rękoma. Krok po kroku wam zaprezentuję dzień po dniu, jak to wygląda w taki przystępny sposób i na pewno nie będzie to jakieś mistrzostwo świata i jakoś najlepsze na świecie, ale będzie to zrobione tak, że nie będziecie się musieli wstydzić przed kierownikiem budowy, przed odbiorem ewentualnym później i przed osobami, które będą was odwiedzały. A tymczasem bułeczki kupione na śniadanko, 3 bułki dziennie, to będzie mój limit w robocie, duże bułki, babeczka, babuńka, stara kobieta, no bo na pewno 70+, w sklepik na wiosce prowadzi, wpadłem, mówię, 3 bułeczki, sereczek, pan nie stąd do mnie mówi, nie wiem, no nie stąd, a skąd pani wie? Panie, ja wszystko tu wiem o wszystkich, jak pan będziesz info potrzebował, wpadaj pan i pytaj śmiało, ja panu wszystko powiem. Ja mówię, dobra, jak będę coś potrzebował, się zapytać, gdzie jakaś i tak już wiecie, no na łacha, mówię, gdzie jakaś betoniarnia, gdzie jakaś stolarnia, jaka betoniarnia? Ja mówię, dobra, muszę lecieć, bo nie mam czasu, bo od 6 zaczynamy, a już było parę minut po 6, bo babeczka sklep o 6 otwiera. Dziękuję za uwagę i zapraszam was na serię. Zaczynamy budowę domu krok po kroku. Słuchaj, humus będziesz mi tam dawał i tu? No. Pod stanowisko pracy zrobimy tu. Dobra. Bo jak będzie tu ten... Wszystko? Tu myślę wszystko dać. No tu wszystko no. Sobie ten. Ale te graty też. Te graty też? Tak. No ale co to my... Później. Tu stanowisko malutkie potrzebujemy. Tak, ale to później graty, jak już będziemy słup mieli wszystko. No to jutro. Ja jutro muszę tu gotowy być, ja już... Tak, no ale kamery niech ci przyjdą wszystko. Nie? Ja już jutro będzie gotowe, już będziemy wieczorem sobie mogli oglądać na żywo budowę. My jako my, czyli no, VIP-owska to będzie transmisja. Security transmisja, ale słuchajcie. Pierwsza sprawa, wyznaczone są przez geodetę 4 poliki. Zaraz przygotujemy stanowisko pracy i wam będę wszystko prezentował. Ta-ra-ra. Czyli jak my robimy budowę, to bierzemy geodetę na dwa razy. Nasze, jak będę ustawiał, to tam. Znaczy nie wylatam. Dobra, najczęściej geodeta przyjeżdża raz. Słuchaj, zajedziemy Witek dzisiaj. Ale wam pokażę dlaczego my... Co? Dzisiaj zajedziemy. No. Ja u niego zdejmę wibrołatę. No, u tego chłopaka. No, no, no. Tam, no, gdzie wynajmujemy. Pokażę wam na przykładzie rzutu fundamentów. Rzut fundamentów. Aha, jeżeli chodzi o projekt budowlany, namawiam do tego, żeby jeden projekt skserować i mieć go jako techniczny na budowę. Czyli to jest wersja podstawowa domu. Przy tym moim projekcie można rozróżnić to w taki sposób, że czpienie są po lewej stronie, duży komin na kominek i mały komin, mała stopa po prawej, duża po lewej. To jest wersja podstawowa. Lustrzane odbicie jest tak, jakbyście to zobaczyli w lustrze. Jeden z widzów kiedyś do mnie dzwonił, nie? I mówi, że żonę starał się przekonać do projektu. No i tam tłumaczy i mówi, że jeszcze jest lustrzane odbicie. A ona mówi, że no nie mogła, wiesz, nie wiedziała, o co chodzi, że lustrzane odbicie. Tłumaczy, no nie wiedziała, o co chodzi, mówi, no nie, chodź do lustra. Podszedł z nią do lustra, wziął jej projekt, mówi, teraz spójrz w lustro i popatrz na ten projekt. A no, odwrotnie jest wszystko, nie? I w ten sposób jej wytłumaczył. Może trochę No bardzo dobrze, może trochę skoloryzowałem, ale takie było przesłanie tego telefonu. I zobaczcie, teraz jest tak. Zadanie geodety to jest wyznaczyć osie, czyli oś A, oś B,
oś pierwsza, oś druga. Generalnie jeszcze, jeżeli ktoś nie siedzi w temacie, to jeszcze proszę geodetę o wyznaczanie osi do kominów. Ale to sobie omińcie, bo za to zapłacicie więcej. Jeżeli geodeta wam pójdzie na to, że wyznaczyć tylko cztery osie, ok. Bo nie wszyscy też chcą. Ale to wam później w trakcie budowy pokażemy, w jaki sposób wyznaczyć. Mówimy o standardowym projekcie, o wymiarach bez zmian, bez w adaptacji nie było poszerzone, powiększone i tak dalej. Teraz jest kwestia taka. Tu od osi do osi mamy... tu nie będzie od osi do osi. Tu mamy, ale możemy policzyć. 1150 mamy na zewnątrz, czyli po minus 50. 1100 cm mamy od osi do osi, czyli 11 metrów. Geodeta wyznaczył nam tu. W tym miejscu dał tu palik, tu palik, tu palik i tu palik. I tutaj jest od osi. Od osi mamy 2 metry. Tak samo tutaj, do palika. Od osi do osi mamy 2 metry. To jest na naszą prośbę, dlatego zaraz tłumaczę. Czyli te paliki, które widzicie, 4, one są o 2 metry na zewnątrz od osi. Tu jest oś, którą pokazywałem. 2 metry jest przesunięcie tych kresek. Czyli to, co nam wyznaczył geodeta, jest powierzchniowo o 2 metry na zewnątrz większe. I tą całą o 2 metry na zewnątrz, my to wszystko wywalamy do poziomu posadowienia, przepraszam, do poziomu góry ławy fundamentowej, ale to wszystko będzie prezentowane z uwagi, po co to jest teraz robione? Z uwagi na to, żeby później wam się pracowało lepiej. To wychodzi z naszego doświadczenia. Jeżeli zrobicie taką sprawę, koparka będzie robiła, nie wiem, godzinę dłużej, ale macie wtedy pole do popisu, bym powiedział. Macie dużo miejsca dookoła, żeby pracować przy murowaniu, przy izolacji termicznej, przy izolacji przeciwwilgociowej. Nie musicie robić tego na styk, że jeżeli wykopiecie tylko trochę więcej niż ława fundamentowa, to się będziecie musieli pałować w szparkach i będzie problem. A tak będzie dużo miejsca i już wam prezentuję, jak to będzie dalej teraz wyglądało. Teraz kwestia samych ław drutowych. Wczoraj już mówiłem, ale się bateria skończyła. Tak więc powiem to raz jeszcze. Dzisiaj zrobimy po raz pierwszy na tip-top taką sytuację. Czyli teraz to jest prostokąt z zachowanymi kątami prostymi, w miarę oczywiście. Robione to jest przez geodetę, czyli powinien być prostokąt z kątami prostymi. Parę, plus minus parę centymetrów może być sytuacja, tak jak przy tych ich urządzeniach na GPS-a. Teraz musimy sobie przedłużyć te dwie, czyli front i tył, przedłużamy sobie sznurem do końca, nieważne gdzie. My sobie możemy zaznaczyć to na płocie, możemy nabić paliki dalej, później zobaczycie, po co to będzie zrobione. Czyli ta i ostatnia, musimy sobie ją przedłużyć. Pamiętać należy o tym, że będziemy tu haulowali później grunt z wykopu, żeby mieć dostęp, żeby to później strzelić. Później zobaczycie, z jakiego powodu to jest robione. Po to, żeby ławy drutowe przygotować już samemu, i dopiero zawołać geodetę i żeby geodeta tylko wpadł i naniósł nam 8 punktów, te, które potrzebujemy. Masz jednego? Masz! Daj sznurek. Gdzie ty lecisz? Masz? To ja wbiję. Idź na tamten słupek. Palik. Przez geodetę ten nabity. Czyli robimy przedłużenie tego wyznaczenia przez geodetę, żebyśmy później mieli odniesienie do tego. Jesteś za nim! To świat! Puść! Nie naciągaj! Dobra, naciągnij! I teraz wiesz, o co chodzi, tak jak te idą przez geodetę wyznaczone. Bym musiał te krzaki wyciągać. To tak jest, wiesz! Masz? Dobra, czekaj, puść, nie naciągaj. Co? Trzymane są przyjęcia i wypisy ze szpitali. Widzicie? Czyli przedłużamy to, co wyznaczył geodeta. Przedłużenie w lewo. Dobra.
I z drugą stronę, chłopaki, tak samo zróbcie. Ja już idę po Meleksa. Tak? Mhm. Tamtą tą szeroką, tak? Co? Tamtą dłuższą ścianę. No tak, tylną, no. Nie mamy spraya żadnego. Jeszcze jakiś oczojebny jakby był? Nie ma. Kurde, fuck, szkoda. Ale trudno. Żadnego? Nie ma, cholera. Ale życie. No przy okazji tego, że są sznurki, można byłoby... Co znajdziesz? Jogi ma pochowane, duże rzeczy. Nie no, teraz robiliśmy... Przetrzepaliśmy go trochę. Ale jak Wiktor mówi, że nie ma, to nie ma. On tutaj... A to jest kontakt. Dobra. Chodziło o to, żeby sobie narysować sprayem do kopania linię prostą, która nie ma tak naprawdę znaczenia później. Co? Ściągacie. No i tak jak Łukasz mówił, mamy wyznaczone dokładnie tak i tak, te dwie dłuższe ściany, ale jeszcze zostały nam te dwie krótsze, które idą w ten sposób w działki. Nie będziemy nabijać nasennych palików z tego powodu, że później w razie czego będą przeszkadzały nawet przy kopaniu, czy nawet jak Łukasz schałduje z dziewięć, to później będzie wtedy problem je znaleźć nawet. Może też z tej strony by było widać, ale ziemia będzie hałotowana tam na drugą stronę. Czyli może je wtedy nie, możemy ich wtedy nie znaleźć. Czyli zrobimy coś w taki sposób, że od tego palika do tego palika sobie wyznaczymy właśnie tą oś. 716. Z markerem walnę na każdym. Tak, jestem leworęczny. Albo na tych zielonych zapiszcie. Tak, ja już zapisałem. 716. Tu od słupka do słupka mam 406. Co? Tak, od zewnątrz do zewnątrz. Znaczy do... Ja to inaczej, bo ja tak jak złapałem metrówką. Od tu, od tej strony. Od zewnątrz do zewnątrz. No. Masz 4, 11. 11. I tu jeszcze jeden został. Machnią. Trzysta sześćdziesiąt pięć. I co, tu jest mam ładnie. 365. Ja zapisałem wszystko na tych. Na słupkach. Tam zapisałeś na słupku? Tak, na słupku, do góry nogami. No dobra, to mam wyznaczone co? Rozwijać prądu trochę. I przygotowujemy sobie deseczki, łaty, kontrłaty i tak dalej. Cześć wam. Ja biorę się za cięcie desek. Robimy je 40-centymetrowe. Tu już mam odznaczone sobie na pile. Także oczywiście nadcinam, żeby były ranty proste z jednej i z drugiej, bo w razie W niekiedy są krzywe te deseczki, także aj. Co tu tłumaczyć? No nadcinam przód, żeby były w kącie prostym. 84 wychodzi niby, znaczy tak z obliczeń, 84 deseczki
nie będzie problemu, jak sobie natniecie ich 90 w razie W, bo na przykład będzie szła ściana i zawsze wystawiamy deskę sobie dalej, to tu może dojść tu może dojść deseczka jeszcze w razie W, żeby nie wypchało nam. Zawsze dajemy bliżej narożników, nie? Żeby nie rozepchało narożników przy wylewaniu. Także najpierw muszę je wyciągnąć. Ja zaraz będę to ciało. Ale grubościami się różnią. Ale na deseczki to nie przeszkadza, nie, Witek? Oczywiście ustawiam sobie żeby jak najwięcej zachować deski. Wicia, bym potrzebował twojej na chwilkę pomocy. Dasz radę podnieść tego? No coś takiego by mi się wydaje wyszło. Dobra. Tak. Ja sobie oczywiście tnę 90 deseczek. A, kawa. Zostawiam sobie najmniejszy odpad. Także mamy tu. Trzeba patrzeć na deski, bo są naprawdę, uwierzcie mi, niekiedy bananowe. Mamy tawotu trochę? Tawotu. Bo nie wiem kto coś ciął, a nazywa się to chyba plastikowe. Nie, bo te szyny, wiesz, one stała piła długo i rudki są suche, nie? Wiesz o co chodzi? Zaraz tawotem. Tak tniecie deseczki sobie 40. Ja mam oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, mam tu przymiot i tnę ich 90. Odłożę sobie w jedno miejsce, żeby później nie latać. Taczuszka i później do rozwożenia, pyk, pyk, pyk. I będzie gitarka. Uda wam się to na pewno. Ja jestem prosty chłopak. Tak, już ujęłem to. Także nie wbijaj wujkowi w kadrę. Idę znaleźć teraz trochę tawotu, idę znaleźć trochę oleju, weź mam. Albo oleju, no, bo stała długo. No co? Bo traktorcy nie przyjdą, to zakleją ten olej. Znaczy palcem wezmę na palucha, nie? No i tak, że będziemy się widzieć i słyszeć jeszcze. Zaraz oddaję kamerkę w Witka ręce. Kawa tam będzie sobie ciął deseczki. No ja będę ciął kontrolaty na paliki, żeby wbicie w ziemię, tylko jest teraz jeden mankament co do tych deseczek. To humus.
pierwszą utnię. Pierwszą utnę na 60. Zaostrzę. Wezmę kontrolnie, wbiję w grunt, który tam będzie znajdował się w okopie. Z tego powodu, że nie wiem, czy nie będą. Nie, z tą pogadam. Z tą pogadam później. No oczywiście, no. Nie róbcie tego w domu, w taki sposób jak ja to robię. Jak chcecie mieć nogi całe. Co, będzie wziąć młoteczek? Chciałem sprawdzić przez chwilę właśnie jak tam z gruntem, jak wbijemy palika, powiem, że akurat 60 nam wystarczą. Jeżeli pod spodem będzie jakaś, nie wiem, warstwa iłowa czy coś takiego, gdzie te paliki będą wchodzić dosyć miękko w ziemię, to oczywiście będą musiały być te paliki, te kontrolacje przycięte na wymiar, będą musiały być dłuższe. No akurat ja sprawdziłem, tam jest, będzie dosyć twardo, będzie się to trzymać. A że cała kontra ma 2,18. 2,18. Dwa 16, no plus minus każda ma 2,10. 2,10, czyli będę robił słupki po 70 centów, żeby nie zostawały odpady. Co później z tymi odpadami zrobić? A tak to będą się rzucały, turlały po. Po całej tutaj, po całym placu budowy. Teraz te 70. To co zostanie jest 72, 60. Też będzie dobrze. Nieraz może być gdzieś trochę bardziej miękko. Czyli jak będzie tam 75 miała, będzie lepiej, bo nie będzie nam, nie będzie problemu, nie będzie nam przeszkadzać. Znaczy wbijemy sobie normalnie. Nie będzie nam się ruszać ziemi, bo nie powinna. Ah!
pyk. Ja chyba sobie wezmę ze dwie deseczki, czy trzy. Tak jak teraz mam. Na razie zgaszę sobie piłę. Ustawię sobie wszystkie tak w jednej linii. Po całości. Maknę piłą po prostu i tyle w temacie. No. Ja wyciągnę deseczki, dechy. Mam tam 40. Zrobię 90. I myślę, że to będzie wystarczająco. No i także wiecie, z tym problemu nie ma, jak tam braknie jednej deski czy dwóch deseczek, jak to się mówi. Zawsze można dociąć, pamiętajcie. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tego złego, co na dobre by nie wyszło. Jest któraś bananowa. I to jest oczywiście ta pod spodem. Czyli ona... Cicho! Kawa ten, nagrywa, to niego mówić nie wolno. Nie wolno. To już kawa nie będzie, to cię gada jak nagrywa. Kawa! Dobrze! Podziękował! Jeszcze zostałem w razie na łączniki deski. Także to się kurde ten. Pogoda się zapowiada już ciepło. Jak już muszę bluzę zdjąć, to znaczy, że mi jest za ciepło. Także... Dolna dochodzi. No, no. Tu musiałem dłuższe zrobić, bo mamy na przykład tak i dziękuję, pęknięta. A jak będzie szła po długości, to może nam nie wytrzymać. Przy wkręcaniu oczywiście, nie? Także tym się nie przejmujcie. O, widzicie?
aser mamy, znaczy niwelator mamy rozstawiony, także nie jest źle. Styk i tniemy następne. I zaraz będę chwilę miał moment. Chwila, moment, zanim zaczniesz to. Kawa, miliony monet i wiecie. Sprężaleczkę mamy, także później będę mógł po prostu piłę przedmuchać, żeby to było czyste, bo jesteśmy naprawdę w delegacji, że... Myślę, że już po 60 desek się zakręci. I tak to idzie, nie? Oczywiście piła ma wolny rozruch, także z tym się nie przejmuję. Rota też, dobra koszulka, polecam, nie przywiera. Później obtrzepać tylko. Puma, nie byle co. Byle czym się nie będę woził po budowie. A jak? A nie, jakieś sneakersy. Kawa w pumie miota, bo pierwsza sfera. Szlachta. No, także do usłyszenia. To zaraz właściwie będzie trzeba zamawiać beton na środę. Suchy. Znaczy suchy, nie suchy. Chudziaka robimy, no chyba, że nie będzie, no to zamówimy suchego, no trudno. Ale półsuchego. Ale też namawiam do tego. Robiliśmy zawsze inaczej. Zresztą między innymi dzięki waszym podpowiedziom taka dosyć oczywista sprawa się wyklarowała później, żeby suchy, żeby chudziaka tak zwanego, czyli pod budowę, pod fundament, pod ławę fundamentową trzeba robić chudziaka, bez względu na to, jaki jest grunt. Tak jest to technologicznie przemyślane. To jest podbudowa, to jest stabilizacja gruntu. To ma być zrobione. I tyle. Oczywiście to nie znaczy, że nie można tego pominąć, ale to ma być zrobione. Żeby było zgodnie ze sztuką, to ma być zrobione. No i kwestia jest teraz taka. B15 klasy, starej B15, nie wiem jak nowe oznaczenie jest, żeby gafy nie walnąć, ale stare B15, konsystencja płynna i zobaczycie, idzie to z kwestia 20 minut i po temacie, z pompą oczywiście, z pompą i płacicie za pompę dodatkowo, nie wiem jak to będzie rozliczane, czy co pół godziny, czy co 15 minut, ale nawet co pół godziny jak będzie rozliczane, to się i tak opłaca, bo to jest naprawdę katorżnicza praca. Widzieliście zresztą nie raz, zawsze najwięcej roboty przy tym miał dyrektor, bo on jest dzik, nie do zarypania. Ale zawsze no to była bardzo ciężka praca. Przy koparce już było dużo prościej, ale na początku jak robiliśmy i taczkami to woziliśmy, no to dla trzech osób to było, no dla trzech osób pół dnia roboty tak naprawdę. A z gruchy lejecie 15 minut, poziom, przymiar robicie i jest po temacie. I na drugi dzień wrzucacie zbrojenie i zalewacie beton właściwy. Tak więc zaraz będę dzwonił do betoniarni. Zobaczymy w ogóle co tutaj, jak to wygląda. Dobre wiadomości mam! Beton załatwiony! Ze Szczecinka beton będzie jechał do nas. Tak więc nie ma problemu, bo mam dwie wizje na to wszystko. Zależy jak to pójdzie. Bo może być taka sytuacja. Mam dwa scenariusze. Dogadałem z betoniarnią, że albo pierwsza opcja jest taka: środa rano lejemy chudziaka i czwartek rano lejemy beton towarowy. To jest pierwsza opcja. Druga opcja jest taka, że jutro na Fajrant lejemy chudziaka,
a w środę na fajrant lejemy beton towarowy, czyli dzień do przodu według założeń, ale bez ciśnienia. Nie spuszczam się teraz przy tym, bo nie o to chodzi. To ma być zrobione dobrze. Dlatego takie dwie wymyśliłem opcje z uwagi na to, że widzę, w czym kopię. Tu jest bajeczka do kopania. Później do wybierania piasku też będzie bajeczka. Bo ja zanim skończę kopać, to wy trzy razy skończycie to. Nie? I mam pomysło. No bo trzeba. Weźcie busa, zobaczycie od razu, gdzie jest ta hurtownia w okonku K11. Ja zadzwonię, że przyjadą ode mnie chłopaki i stal przywieziecie. Czerwoną weź wstążkę, tam jest ten, taśma ostrzegawcza. Jest. Zresztą co ja będę ojca uczył dzieci robić? Czekaj! Kleszcz! No czekaj! A żeby ciebie obsiadły, aby młachać. Jak będę, nie? Społeczna. Mnie też nie. Muszę bułkę przegryźć. Nie wiem, no jest, no wiesz, to jest duża. Ja zadzwonię, że przyjadą, on wie ile ma. O, tu jest. O człowieku. Jak tu z nałogu wyjść? Jak kur... Tak, już! I tak słyszał! Ja słyszałem, że ktoś mówił, że coli nie pije też. No. Ale nie wiem, czy ten, czy dobrze słyszałem. Ale deski ci powiem takie... Słuchajcie, ta koza załatwiłem. Aha, ważna informacja, siadaj kawa, bo ty nie uwierzysz. Siadaj! Ja nie będę siadał. Siadaj, mówię ci, warto! Ja się wieczorem... Siadaj! Siadaj, bo nie uwierzysz. No to ja pal. Siadaj, pal. I patrz, jak my jesteśmy na miejscu, ta trzecia osoba, co ona ma do roboty, nie? Nie ma, nie ma. Nie ma. Ja mówiłem, że trzy osoby do takiego domu to jest świat. Mhm. Trzy osoby to można dwa takie domy. Czekaj, na jedną trzecią, żeby na całej ziemi starczyło. Uważaj, bo no trochę ci podać? Nie, nie trzeba. Ja na oko mam dobre, co? Rucina ci leci, kurde. Przeżyję. Z dodatkiem przecież. Ja myślałem, żeby wiesz co zrobić? Ja dzwoniłem do betoniarni, w porządku, gościu. I mówiłem, że ten. Że dwa scenariusze mamy przewidziane. Jak nowy. I tak wygląda sytuacja. Powiedziałem, że beton na środę rano chudy. Rzadki. Na czwartek rano właściwy. No. No właściwie nie musi być na czwartek rano, bo i tak nie będziemy mieli co robić wtedy, w ten dzień zalewania betonu. Dociąć papę i tyle naszej roboty będzie. Powiedział mu, że czy jest też taka możliwość, że może się tak zdarzyć w zależności od kopania, tu będzie bajka. Mhm. Że jutro na fajrant suchy, chudy. Ten, a na środę na fajrant właściwy. No. To on mówi, że to i to wchodzi w grę. No, ale wiesz, wolę mieć takie dwa scenariusze. A zbrojenie kto zrobi? A no kurde, ty patrz, nie przemyślałem tego. Ja myślałem, że nie przyjedzie. A? A do której mają Łukasz betoniarnię? Nie wiem, no ale wiesz, myślę, że do dogadania. No to co, o 5 rano i to wyjeżdżamy do roboty. No 6 starczy. Wiktor, idź na oczko. Kawulec teraz o te 2 metry mniej więcej zobaczymy w tych punktach, czyli jak tutaj geodeta nam wyznaczył o 2 metry więcej od wykopu, cofamy się teraz na oko 2 metry tam, gdzie idzie planowana ława fundamentowa i 2 metry w tą, patrzymy 4 poziomy, szukamy punkt najniższy w tym momencie i do tego punktu równamy 2 2
Czyli możecie sobie zrobić tak. Dwa. Raz, dwa. I to będzie mniej więcej narożnik. I teraz nie możemy znaleźć najwyższego punktu, no bo tam byłoby luźno wtedy. Szukamy albo średnią, wyszukamy. 2,08, następny. Szukamy średnią, może tak będzie wam prościej. Bo zobaczcie, tym się nie przejmujcie, że to jest w tej chwili luźny grunt tu. Posadowienie będzie 40 cm niżej, czyli w tym, który będziemy kopali dopiero ręcznie. ...2,08 tam było. Tam będzie niżej. I tak wiesz, mówią w kierowniku kawa kawkę może... Tak? Tak ci powiedzieli? Tak, już. 2,25. 2,25, czyli... 2,25 za wysoko. Tam jest 2,08, 2,8, to nie 25. A, no, sorry. 2,8 tam było. 2,8, no. Tam jest 2,8? A tu 2,25. Czyli tu jest wyżej. Wyżej. Nie. Tu jest głębiej. Tu jest głębiej. Zobacz jeszcze raz, na pewno 2,28? Tam jest... Tylko zobacz, tu jest tak nierówno. 2,25. Dobra, 2,25. Dawaj następny tam. Na pewno będziemy do tego poziomu, albo do tamtego. No ale zobaczcie, tu są takie różnice, że wystarczy w zęba włożyć, to już jest 5 cm niżej. Chodzi, żeby znaleźć ten punkt pośredni. Kawa depnie głębiej, to już będzie ile więcej. Znaczy ten, tu wiesz, staram się tak... 2,39. 39, czyli... Tu jest najgłębiej. Nie, nie, nie. Tam było 2,8. Tu było głębiej. Tak, 2,25. I tu jeszcze głębiej. Dobra, teraz tu. Ale ja myślę, że to będziemy tego punktu się pilnować, tu. Już później ja idę krokodylem do chłopaków, czyli ja przeciągam, sprawdzają. Plus minus możecie robić 10 cm, po to macie deskę szalunkową, żeby sobie już tą ostateczną wysokość korygować i nie stresować się tą robotą. ...20 cm to luźnego leży. 2,35. A tu? 2,38? Tak. Na pewno? Zapisuj sobie tak. To jest to samo. No to umawiamy się, że bierzemy 2,35. Interesuje nas zaraz tutaj ta strona. Czyli ja wpadam tu, przeciągam do piasku i to, co będzie piasek, to nas interesuje. Znaczy piasek jest, to jest teraz tylko przypruszone ciemnym.
Tak, na każdy narożnik, na każdą ławę drutową wystarczą 3 paliki naostrzone około metra i po 2 deski, czyli 8 desek przy prostokącie, 8 desek i 12 palików. I teraz kwestia taka, to co było robione, przyciągnijcie sznurek, chłopaki. To nie musi być metr od tego, półtora, 80 cm, nie ma to znaczenia ile będzie. Ważne jest zachowanie tych kątów. Geodeta już jedzie. Co? Nie słyszę. Aha. No? No co ty? No to gdzie indziej trzeba kogo innego szukać. No dobra, no pa. I teraz zobaczcie, bo sobie oczywiście przesuniemy tu, no bo tu w tym miejscu nie zrobicie ławy drutowej, bo jest wykopane tak. Ważne, żeby sprawdzić, że jest w środku. I na przykład dyrektor, weźmiesz miarę teraz ładnie. Od tego mi zmierz taką samą odległość, może być. Co? Umawiamy się, że będzie metr. Dobra, metr. Dobra. Tu wbijesz ten narożny. Dobra. Dobra, dawaj dalej. Tam. Tak, szefie. To nie ma czasu, kawa. Teraz na bajerę. Kto mówi, że bajera? No. Jest geodeta. Masz? Tak. Dobra, uciekaj. Dobra, słuchajcie. No nieraz tak bywa, że nie wszyscy wyrażają zgodę na nagrywanie. Zapytałem, powiedziałem, że nagrywamy. Znają nas, ale woleli, żeby nie nagrywać. No niemniej jednak to było wielokrotnie pokazywane dokładnie przy okazji budów w Myślibożu i budowy Justyny. No generalnie robota geodety to jest, żeby finał jest taki, żeby zaznaczyć, to są ławy drutowe. Ta konstrukcja to się nazywa ława drutowa. I teraz wam wytłumaczę, tak jak to było robione. Po to był ciągnięty ten, po to były wbite te paliki. Po to były one wbite, żeby teraz przesunąć się równolegle. Możecie się przesunąć tu, jeżeli byście mieli równiutko wykopane do sznura, tak jak jest to, to moglibyście robić tu. Natomiast my nie mamy równo wykopane, jak widać, ale tu mamy aż 2 metry do dyspozycji. Tu się przesunęliśmy o 100 albo 110 cm, tak? No generalnie metr się przesunęliśmy równolegle i wtedy po przesunięciu równolegle możecie to zrobić w obojętnie jaki sposób, aby finał był dobry. Możecie sobie zmierzyć tutaj metr i tu poziomicą. Zaznaczacie poziomicą, wbijacie pierwszy, ostatni, przeciągacie sznurek. Dokładnie taka sama jest sytuacja tutaj, z tej strony. Dlatego mówiłem o tym, żeby chłopaki od zielonego palika rano, na każdym paliku jest napisane, do podługości zmierzyli, gdzie był czerwony palik geodety. I od tego czerwonego palika geodety przesunęliśmy się tutaj 70 cm, 60, 50, w zależności od tego, jak macie wykopane. Na tej zasadzie myślę, że to jest zrozumiałe. No i ważne jest to, żeby było równolegle, bo jeżeli to macie równolegle przeniesione, to tutaj macie zachowane praktycznie kąty proste od razu, gdzie możecie sobie zweryfikować od razu od wkręta do wkręta. Weryfikujecie sobie długość, że wam się zgadza, czy geodeta zrobił to dobrze. My to zweryfikowaliśmy, sam geodeta to weryfikuje najczęściej, no bo to jest bardzo prosty sposób, taśmą metalową mogą sobie to zmierzyć i zmierzyli i jest zrobione. Tak więc my plan minimum na dziś mamy wykonany, jest godzina 14 chyba. Jest godzina 13.37, plan mamy wykonany minimum, chwila pauzy, pozwijamy z laser to co nam jest niepotrzebne, no i zabieramy się za szalowanie. Zaraz wam pokażę na przykładzie, właściwie wam mogę to pokazać, zobaczcie, woda się pojawiła. Teraz jest kwestia taka, tutaj ława jest w projekcie niezmieniana, ma 50 cm. 50 cm.
No i żeby ta ława miała 50 cm, biorąc pod uwagę to, w zależności jaką materiał macie gruby, to jest 25 mm, to są calowe deski, jak powiecie w tartaku, to takie wam przywiozą. 25 możecie śmiało traktować. I teraz tak, ława ma 50 cm szerokości, czyli jedziecie na pół, do tego najlepiej drewnianej miary używać. Czyli środek tego, co wam zaznaczył geodeta i tutaj macie 50 ma mieć ława, ale bierzcie pod uwagę, że będzie szalowana deskami z obu stron, czyli robicie 50 po 27,5, czyli żeby w sumie było 55 cm. Przy piątkę musicie dołożyć do szerokości ławy. Jak ława będzie 60, dokładacie piątkę, będzie 65 cm, dzielicie na 2, na pół i macie wymiar, czyli mamy 27,5 cm w tą stronę i tutaj mamy 55. Po to, żeby po 27,5 było z jednej strony i z drugiej strony. I wszędzie taka sama sytuacja. I w te miejsca teraz Wiktor wkręca wkręty. I to jest sznur, do którego będziemy ustawiali konstrukcję, która będzie nam trzymała szalunek. 27,5. 55. My robimy po zewnętrznej to dzisiaj. Znaczy dzisiaj, zawsze już tak robimy, po zewnętrznej pierw, nie? Jaki? Czemu? To powiedz ty mi, to ja ci coś lepszego powiem. Sprawdzajcie 7 razy to. 27,5 i 55 z drugiej strony. To jest sposób... Ten sposób ja wykluł się u mnie i u dyrektora po wielu budowach. A już tu nie będzie dzisiaj potrzebny sprzęt? Aha, dobra. Dobra, jest. 27,5. 55. Ten sposób się sprawdził, bo setki osób z niego korzystają. Ja mam okazję widzieć to na zdjęciach. 55, tak więc jest chyba w porządku. Nie ma znaczenia. Aha, i jedna ważna sprawa. Do szalowania proszę nie używać młotka i gwoździ. Ja wiem, że tak robiono całe życie, ale nie używajcie młotka i gwoździ do szalowania. Wkrętarka albo zakrętarka i wkręty 45 mm i macie 100% pewności, że to się nie rozsypie, nie powygina i przede wszystkim jak będziecie wbijać gwoździa, przy wbijaniu gwoździ to wszystko no fruwa, no przecież jeżeli robimy dokładnie, to róbmy dokładnie. Ja wam prezentuję nasz sposób i mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że on jest nasz, opracowany przez nas, dopracowany właściwie. No i teraz wsio zrobione. I teraz po zewnętrznej stronie nie ma znaczenia, czy będziecie robili wewnętrzną. Nam jest wygodnie robić pierw zewnętrzną całą, później wewnętrzną. Bo my sobie nie przeszkadzamy wtedy przy sznurkach. Jak dyrektor będzie teraz nabijał na zewnątrz będzie nabijał paliki, jak będzie miał jedną linię, ja mogę z Wiktorem kręcić, samemu to można robić, a wtedy nie rusza nam sznurka. Dyrektor, po ile ci pobić? Zaznaczyć po 60 centów? Od tego do ile? Co ile robicie? Co metr? Dobra. Aha, tu będzie szła ośka. Czyli możemy się odsunąć. Tu może być pierwszy, tu. Kawa, ja przeciągnę sznurki. Tak? Ty sobie już szykuj paliki. Bo ja chcę pokazać to, wiesz? Nie ma problemu. Trzymaj. Czy naciągnij jeszcze bardziej, bo one są różne, te sznurki. Tak? Chyba chińskie rączki. No i teraz mocno naciągnąć i na ten zewnętrzny. I ważna sprawa tutaj. Jeżeli wkręta wkręcacie, wkręt ma gwint. Tak? Skok gwintu jest. I dopilnujcie do tego, żeby dotykał sznurek deski tutaj. Żeby nie stał, bo można sznurek również zrobić. Tak, zobaczcie, będzie wisiał 2 mm w powietrzu. Jak dacie go na dole, to macie pewniaka, że z poziomami nie będzie później jaj. Gdzie my staramy się tak robić, no widzicie w jaki sposób robimy, no to nie mamy większych wahnięć później na betonie niż pół centymetra.
Aha, trzeba coś dodać ważnego. Jeżeli robimy to my. Ja nie mówię o konkurencji ani o osobach trzecich. Ale mnie, a zresztą nieważne. Pohamowałem te słowa. Ty, będą filmy bardzo długie musiały być. No nie sposób tego dokładnie zaprezentować i nie pokazać tego dokładnie, no. Naprawdę to trzeba mocno naciągnąć. Bo te sznurki, które mieliśmy wcześniej, dzisiaj pomarańczowe, to się nie nadają do tego. Bo tamte się rozciągają jak guma w majtkach starej babci. Chyba że jakiegoś fetyszysty, co lubi takie sexy wdzianka. Kawa, pamiętaj, jak będziesz zaczynał jak zawsze, nie? Jak będziesz zaczynał tak jak zawsze, sprawdź jeszcze dokładnie, czy sznurek leży na desce. Wydawałoby się, po co tyle kopałeś na zewnątrz? Tu będzie oś domu. No po to, żeby było później, żeby się fajnie pracowało. Wygodnie. No i ważne jest przed tym, co zacznie robić dyrektor, żeby jeszcze sprawdzić taką sprawę, żeby sznurek nigdzie nie piał w powietrzu. Oj, muszę spodenki zrobić, powiem wam. Zaraz zrobimy spodenki ze spodni, czyli plan, który miał być zrobiony w domu, zostanie zrobiony na budowie, w warunkach roboczych. Co? Słońce dla biednych? A tak się starał, żeby nie wywalić. No to zawsze jest dobrze. Tak więc macie przedsmak tego. Jeżeli ktoś się szykuje do budowy domu, albo zaczął budowę domu, macie jeden ze sposobów, który możecie. Ale ten. Co? Przód zastawiam do wiatru. No, tak, do bloczków? Tak, żeby zostawić, żeby ten. Tak gadaliśmy. Paliki możesz wbić aż dotąd. Tak naprawdę. Zostawić jedną deskę, na 3 metry wystarczy, na 4. A mu gadali w hurtowni dzisiaj, że przyjadą? Nie, nic nie ten, bo chłopy tam. No i generalnie tu w tym miejscu na 100% jest kąt prosty. Można łatwo sprawdzić, czy jest kąt prosty. Z tego 3, 4, 5. Czyli tutaj będą 3 metry. Znasz to, Wiktor? 3 metry, 4 metry. 3 metry? Na 5 metrów. Tak. Tu będą 4 metry i przekąt to będzie 5 metrów. Możemy sprawdzić. Kto? Jak, sprawdzamy czy nie? No nie wiem. Daj. Palika. Sprawdzimy. Zróbmy tak. Żeby to było na pewno pewno. I od tego przytrzymaj mu palika, kawa, bo on jest tylko wbity aby. Tu 4 metry. Co? Nie, no zahaczaj. Nad sznurkiem, no. 4 tu ma być, tak? Albo 3. 4 dawaj. Nad sznurkiem dawaj miarę. Nad samym sznurkiem. Dobra. Tu jest 4. I tu mu przytrzymaj przy licu, kawa. Jakbyś mógł, oczywiście. Po której stronie jest? Po tej. Daj do tego. Dobra. No i teraz od tego punktu tutaj, tu, pokaż. 5 metrów. No i jest do końca miary, jest piątka. Musi być. Jest na. Do tego punktu, do tej strony, no. Jest piątka. Równa? Tak.
Bo musi być, no. 3, 4, 5. I to macie pewność, że jest kąt prosty. Ona się, panie Boże, ona się wyciąga ponad ten. Ponad 5 metrów. Każda chyba się kawałek dalej wyciąga. No właśnie, niektóre... I teraz kolejna sprawa jest taka. Co dalej? Czyli to jest zewnętrzna, czyli kawulec pierwszą startową też musi być, nie? Tu. Dobra. I co, ile tu mówisz? Ja też zapomniałem niektóre rzeczy. Co my ty robię standardowo na tym? Czyli co metr, dwa paliki. I to jest najwięcej roboty przy tym wszystkim, ale zaręczam, że warto. Fachowcem od tego jest dyrektor Kawa. Opracował swoje sposoby wbijania w pionie. Może wam zaprezentuję, nie wiem, czy wyrazi zgodę. No i tu za tym też musi być jedno prowadzenie. Już wychodzimy na zewnątrz. Nie, zanim on nabije trochę tego, to... Tutaj, nie, nie dotyka nigdzie. Tu są. I tu będą dwa musiały, ale one będą... Nie, tu nie będą musiały być. Okruchno. I z drugiej strony dokładnie taka sama sytuacja. No, po jednej desce w tym miejscu, gdzie jest wyznaczenie, co ten metr, i po dwa paliki. Zobaczcie, pokażę wam na dwóch pierwszych, jak dyrektor to robi i będzie wiadomo. Dyrektor se blokuje stopą, bo jakby tego nie robił, to te paliki przy wbijaniu co się robią? Skręcają jak wiertło, uciekają. A tak ma zrobione, że one są wbite, zlicowane z dechą. Później do kręcenia nie ma żadnego problemu. Zależy, co się trafi głębiej. No, jak się trafi głębiej orzeszek. Dobra, ja idę zrobić spodenki sobie jeszcze. Nic, nic. Piłą motorową nie będę ciął spodni. Szkoda spodni. Użyjemy fleksiwa. Fleksem od razu stopi, nie będzie się szarpać. Co? Przecież nie będę ciął na nogach tego! Na nogach będę fleksem ciął. Dobra. Jako, że ja jestem nisko podwoziówka tak zwana, nie mogę mieć spodenek za kolanko. Muszę mieć spodenki nad kolanko. Tak więc proponuję je obciąć do tego miejsca, gdzie jest tu miejscóweczka na ten, i se wywinę akurat kolanka, będą na wierzchu. Taki był plan, żeby nie było, że coś niszczę. Taki był plan. Kupiłem tych spodni więcej. Kupiłem ich chyba z 6 czy 7 par. Właśnie po to, żeby w przyszłości zrobić sobie spodenki. Eleganckie jak no, jak pod igły. Nie dam rady teraz odebrać, niestety. Jak pod igły. Nie, tu, dotąd. Co ja bym zrobił? Dzisiaj pewnie byliście zaskoczeni. Wczoraj właściwie, dla was to będzie wczoraj. Filmem z obcinania mnie, co? Kurde, w tych kieszeniach napieprzone tego! Dobra. Yeah.
elegancko. Panie, jakieś designerskie spodeneczki. Przytopione troszkę. Skreszek przytopiony. Szybko, skutecznie i przede wszystkim zaplanowane to było. Powiedziałbyś, że są ten? Samoróbki? Da się? Da się. Ile już wychlałeś tych? Energolców? Jednego? Co? Ale z palety tej? Nie ma dwóch! Jednego od jednego. Oszołomy. Nie no, ile ja tego mogę żłopać, chłopie? Dobra, ty się śmiej. Wiesz, ile ja w życiu koli wyżłopał? Jak myślisz? No szczel. Nie, ale na litry czy na... Na pojazdy. Na litry czy na hektolitry? Na pojazdy, albo na mausery. Co? Lamborghini przechlałem. Nie, ile myślisz? No jak nie, chłopie? 10 mauserów na pewno. 20 tysięcy litrów koli w życiu wypiłem. To się pomyliłem o połowę. Wiesz co? Ja 15 lat litr coli dziennie piłem. Średnio na pewno. No nie, no nie, przesadzam, że tyle litrów. Rok ma 3500. Z 10 tysięcy litrów coli wypiłem. Dobrze mówiłeś. A ja będę leciał z tym. Z robotą dalszą, tak? No to ja wam będę rozwoził. Bierz pod uwagę, że trzecie ręce są jeszcze teraz. Chłopaki, a chcielibyście podwyżkę? A ile byś chciał? No. 50 zł na godzinę. Chyba cycki cię pieką. Wziął bosa opalił. To prosto z bosa powiedziałem. To nie będzie. Nie wiem, no i... Słuchaj. Nie każda rzecz cieszy, no tak ci powiem, o. W każdym bądź razie dokładnie. Dokładnie to w głowie nie policzę. Ale w sumie macie 13% podwyżki. Pasuje? Od tej budowy, od wczoraj liczcie. Nie, wczoraj jechaliśmy, to nie. Od dziś. Ty, a są w tym? W Biedronce? Bo chłopaki mówią, że do Biedronki jadą gdzieś do innego miasta. Ja mówię, że ja nie jadę, mi się nie chce, żeby mi tylko kupili coś. Są gotowe piersi z kurczaka przyprawione już? No. Nie ze świniaka! Stary żylasty. Taką świniak bym opieprzył, chłopie. Ty, są czy nie? Ja gdzieś w Niemczech chyba widziałem gdzieś. Zwykłą fileta kupić i papirus. Tak, i będę surowego jadł. Papirus i filet. No ale to ja nie zumiem tego zrobić. To ja ci mówię, pokażę. Ty mi pokazałeś, jak się ten z budowlanki, jak chatę postawić, to ja ci pokażę, jak się kupuje. Ale muszę patrzeć na to, czy mogę tylko zjeść. A tylko ja się do dobrych rzeczy ja się szybko przyzwyczajam, Wiktor. To ja idę na taki deal. Co? Idę na taki deal. Ile to wstawić na ta, tylko cieniutkie lubię. Wiktor, weź ten młotek 5-kilowy. No, dechy nie ma chyba w chacie. Powiem wam, że baliśmy się, zrobiła się dziurka w kolanku. Nie. Zakucie, tylko dziurka w kolanku się zrobiła. Pewnie do zaspawania to jest, ale nie przy naszych warunkach. To jeszcze dużo nie zostało, mogę wchodzić tam prawie? Tak, tu już możesz zamkać. Kolejna sprawa, aha, widzę, są sprzęty.
Ta, stracony dzień, chłopie, zobacz ile zrobione jest. Gdzie tu naprawdę jest głęboki wykop, bo powiem wam, że później była sytuacja taka, że tam było jeszcze trochę humusu, tam. Tam było trochę humusu, glina, humus, później taka dziwna sytuacja trochę była, no i musieliśmy jeszcze troszeczkę się zagłębić i widać doskonale. Tam jak będzie z 70 cm, może z 60, a tutaj z 90. No ale cóż, nic nie poradzimy. Z tym, że ja to tam jeszcze skrobne, to nie jest. My wymurujemy na 6 warstw i do tych 6 warstw przystosuję na zewnątrz teren, na szerokość dwóch łyżek. Może nie od razu, no bo to jest ta hałda tam do wywiezienia duża. I teraz jaka sytuacja jest? Po to kawulec wbija te paliki. Ważne jest to, o czym mówiłem, żeby nikt nie przeszkadzał nam teraz przy tym sznurku. I ważne jest to, żebyście w tym momencie sobie krótką poziomką przenieśli tutaj poziom. I to jest, cały pic na tym polega, żeby to zrobić dokładnie. I to jest poziom górny deski. Ja mogę to robić od razu. Muszę skarpetki do nowych butów grubsze dać, nie te stopki śmieszne, bo ociera piętkiem mnie obciera. Ale to też trzeba nawyki już nowe łapać swoje. Tak jak wam mówiłem o tej narzędziowni. Chłopaki specjalnie kupiliśmy, bo kawa mówi porównamy. Zrobimy porównanie, jak się będą sprawowały te graty. Nie no, to wszystko to mi nie potrzebne. Co? Gdzie? Na kluczu? Zaraz zobaczę. Wikary. To mi jest niepotrzebne tutaj. W tej chwili. Po co mi to wszystko nosić, nie? Dobra, jak już mam wikarego klucz, to będę jechał na wikarego kluczu. A wiesz chociaż skąd synek? No pomyśl, kawa. No gdzie był synek? Jak stary młodego fachu uczył? Dupa blada. W filmie polskim starym zajebistym. Pazura grał synka. No. Tam idealnie to pasowało. Powiem wam uczciwie, nie wiem jakie te materiały będą, ale bardzo długie no. Na YouTubie też było synek, bo jak ja się... Synek, no, co na osiemnastka, ale osiemnastka! Ja ci kurwa zaraz dam osiemnastka! Najlepsze wkrętarki jakie mieliśmy do tej pory. Nie mówię, że one są najlepsze na świecie, bo nie wiem. A to jest najlepsze jeszcze, że każdy ma batonie podpisane. I tu jest, zobaczcie. O to chodzi tutaj teraz, do tych kresek. Po jednym wkręcie wystarczy w zupełności. I te rozwiązanie robi całą robotę w tym wszystkim. Mhm. Ale ja jestem tępy. Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. Poszedłem poziomicę za niej, żeby po nią teraz iść. Ale to ona ręcznie muszyła? Nie, no gdzie? Maszyną. Patrz jak go spinowało dziada, no pierdol. Ja się nic nie denerwował. Ja nie, Wiktor mi nie mów, ja co ty? Ona się gnie. Ja maszynę to w technikum miałem. Co? Maszynę to ja w podstawówce miałem na technice. Ostatnie doświadczenie z... Co? To miałeś? Ostatnie... Nie poligłej nic, kurde. Maszynę miałem. Łucznika. Tak. Na pedały. No, miałem taką w domu. Jeszcze co pan mi od w Google Box. W telewizji. A zauważyłeś, że w Google Box ci co siedzą na tych, ten napakowany, ten Strongman, nie? No to o ten program mi chodzi i tam też jest dwóch pedałów. I oni sami o sobie mówią pedały. Tak więc, a do nas się ktoś czepia, że my jesteśmy nietolerancyjni, że XXI wiek mamy. No to jak pedały o sobie mówią, że są pedałami, to jak ja mówić? Mam gejątka, czy jak ja mam mówić? No naprawdę. No tak, oni
No, no tu macie taką sytuację prosto. Tak, oni prosto z mostu. Tak, o, to są prawdziwe pedały, no. I będzie 50 łapek w dół, to znaczy, że 50 gejątek dało łapkę w dół. Czemu? No chyba mi nie zarzucą, że jestem antysemitą, czy coś w tym stylu, przez gejątka. A ten widział, ten, ci te strongmeni są, nie? No. Ten strongmen? No. No i ten drugi? No. A widziałeś na YouTubie, jak ten ze swoim pracownikiem rozmawia? A to nie jest on chyba. To, to ten łysy, to jest on? Ale to jest stary film bardzo. Bardzo stary film to jest, co nachlany jest? Co on mówi, że bokserem był? To nie wiem, ale zdejmuj mu jakie ten. To stary film był, a to jest on? Tak. A to widzisz, to... Ja ci pokażę. No ja wiem, o który film chodzi. A to nawet nie pomyślałem, że to jest on. Bo on się bruk... Ale, ale może być, bo on się brukarką zajmuje, on ma firmę brukarską. Ten łysy. Ale to przekręcają się, Witek, to nie, nie ma tyle, że przekręcił, tylko tyle, że się położył. Dobranoc. Dziękuję, dobranoc. Ale osiemnastka. Jaka osiemnastka? Ja ci zaraz dam osiemnastka. Jest zakaz kwarantanny. Ja tam swoją osiemnastkę bardzo fajnie wspominam. Ja nie miałem. Ja byłem grzeczne dziecko. Co? Chciałbym to z drona wam nagrać, bo to fajnie by wyglądało w przyspieszonym tempie, taką linię prostą. Może jeszcze się podładuje bateria trochę, bo dzisiaj trochę polatał dron, ale zależało mi na tym, żeby kopanie wam pokazać z dronosława. Ja pierdzielę, ale tekst. Przynieś ci? To jest ten. Jogi. Przynieś ci? Mogę ci przynieść. Słyszałeś, ja bym korzystał, taka sytuacja może się więcej... Tak, chcesz? Nie, żeby szef mi nosił. A ty, Wiktor, chcesz? Co? Nie, ja nie chcę, ja tam mam rozetkę. Ale mówię ci, mogę ci przynieść. I wcale nic nie chcę w zamian od ciebie. Tak mi coś tu nie pasuje. Tak mi coś tu nie pasuje. Standardowo, coś knuje. Coś nie gra, nie? Ja knuję coś w życiu Afryki. No. Co? Gdzie są pieniądze za las? Ja wiem, gdzieście byli, coście robili. Pałujcie z tym pidla. Nigdy nie korzystałem z takiego, czegoś nie będę korzystał. Pidla. Co to jest w ogóle? Ja ci przyniosę, czekaj. Nie, ja idę po palika. Ja ci przyniosę palika, jak chcesz nawet. Nie, sam sobie wezmę. Coś nie gra, nie? Coś chce! Coś nie gra. Coś nie jest nie na zasadzie. Mogę ci kanapkę zrobić, jak chcesz? Ja ci tego kotleta już smażę. Ale ja cieniutkie lubię. Stopę mam zbierać. Nie opłatki! Ale grać sobie! Ty, a robimy ten? Zaraz. Sobie, ty, zaraz ten, będziemy bloczki przecież atakować. Robimy spacer farmera? O. Ile bloczek waży? 24 kilo? 26. 20. Ja myślałem, żeby wziąć, przygotować 3 bloczki. 4, 4 to jest 100 kilo. No Maksisz w jedną rękę 100 kilo? Nie wiem, czy damy radę. No ale dasz radę tak o 100 kilo? No na jedną nie tylko na dwie. No na dwie, no, na tym to polega, ale 100 kilo nie dygniemy. Zrobimy odcinek 25 metrów. 30, a można dołożyć najwyżej. Nie, no to zawrotkę robisz jak pudzian za kijkiem i wracasz drugą, jak masz pary. No, ale myślę, że po 3 bloczki wystarczą. Przecież Wiktor nie machnie 4 bloczków, coś ty. No to po 3. 3, tylko jak je zrobić? Ja myślałem, że przewiercić każdego bloczka na wylot i szpilkę gwintowaną. Można i rączki. I na górze rączkę drewnianą zrobić taką, żeby pasiła rączka tylko. I cyk i poszli w ruch. Nawet są tam gdzieś... Na busie leżą takie te. Szkoła mówi, że mieliście kiedyś do ociągania na tym. A co? Takie te.
Co mieliście do okrągłania? Wichówki też zaokrąglone, wiesz tyle? Nie. Muszę mi pokazać to wtedy, bo ja nie wytłumaczę. No ale zrobi się z tego uchwyt? No, one mają fajne rączki. Kawa mówi, że tym zaokrągliście kiedyś wieniec. Bodajże, tak? Nie. Czy co? Nie, gdzie wieniec? Ja bym musiał pokazać, ja bym nie wytłumaczyć tak. Kawa nie umie tłumaczyć. No. Kawa ostatnio mi w Kastoramie człowieku tłumaczył, o jaką tarczę chodzi. To mało się nie biliśmy tam na tym, na tej narzędziowni. Kawa nie umie, nie lubi tłumaczyć, no. Uważaj, sorry. Trzeba kontrolować, czy się gdzieś nie zawiesiło. Nie umiem tłumaczyć. Nie każdy umie. Ale to też nauczyciel, nie każdy potrafi niestety. Nie każda osoba się nadaje na nauczyciela. Na przykład Gerwat się nie nadaje na nauczyciela ze Strzeleckiej. Ty chodziłeś, Wiktor, na Strzelecką? Tak. Tak? A Gerwat cię uczył? Tak. I jak go wspominasz? Co byś mu teraz zrobił, jakbyś go spotkał jako już dorosły chłopak? Nie gnębił cię? A ty już byłeś w innych czasach, ty już byłeś w tych czasach, co później Gerwata zgnębili parę razy. Powiem sobie, że nie gnębił z tego powodu, że w szkole nie byłem. I znowu system na łopatkach. Tu cię zaskoczył. Dobra. No opowiadałem kiedyś, nie? Jak do szkoły chodziłem. Chyba jak nie chodziłeś. No. Ty do szkoły dojeżdżałem, nie? A mamuśka myślała, że co? Co? Oni wiedzieli, że ja ten. Wiedzieli, że wagrujesz? No. Nie ganiali cię za to? Nie, co mówię? Ja bym miał dym. Nie, ja miałem tak, że po prostu ja powiedziałem, że kończę 18 i... Do roboty? I ojciec mi powiedział prosto w twarz, że... Nie będę mi to powiedział. Ale powiedział, że w takim stylu, że... Albo się uczysz, albo papier do pracy, nie? No tak, no co? A nie, by wyrósł koń, co się nie chce uczyć. Ty się bardzo pilnie uczyłeś? Chyba uciekać ze szkoły. Ja sporadycznie uciekałem. Po prostu dali mi prosty wybór, nie? No ale tak być powinno, tak powinno być, no. Ja nawet nie chciałem, żeby mnie rodzice utrzymywali, bo nawet ja zawsze wolałem mieć swoje pieniądze. No ja też lubiłem mieć swoje. Od rodziców, nie? Tu też jest ważne, jak macie chrupki, drzazgi, znajdźcie stronę, która jest prosta, albo po prostu ją zetnijcie nawet nożykiem i... Co, trochę mnie tak szczerze mówiąc zaniepokoiło, inwestor jak kopał pod wychodek, to mi mówił, że na 1,20 m woda się stała już, czyli dosyć jest wysoki poziom, zwierciadło wód gruntowych jest dosyć wysoko i... W takich sytuacjach można na przeróżne sposoby to robić, ale tutaj chodzi o to, żeby to zrobić szybko i dosyć dobrze. Ja dzisiaj wykopię jeszcze na narożnikach cztery takie, nie wiem jak to się nazywa fachowo, ale takie, żeby obniżyć poziom wody gruntowej w tym miejscu, to w czterech narożnikach przy takim niewielkim wykopie wystarczy odprowadzenie zrobić w formie rowu i żeby woda się tam zbierała. I stamtąd tą wodę można ewentualnie wypompować, ale w te miejsca ona będzie... Już jutro będziemy wiedzieli, czy będzie z tym problem, po prostu, jak przyjdziemy. Jutro już będzie wiadomo, czy jest z tym problem, czy nie. Bo jeżeli mielibyście taką sytuację, że robicie wykop i zalewa wam ten wykop, jeżeli tej wody będzie trochę, ona będzie krótko, wlewacie beton wodę wyprze, nie ma tematu. Jeżeli ta woda będzie stała długo, no to niestety podłoże zostanie rozwodnione. To już nie będzie taka klasa zagęszczenia tego gruntu, to już nie będzie grunt rodzimy zagęszczony, tak jak on jest teraz w oryginale. No niestety. I wtedy trzeba to zagęścić, albo wypieprzyć ten grunt z powrotem do gruntu rodzimego. Tak więc dużo więcej roboty. Ja wolę dmuchać na zimne i zrobić taką sytuację, o której wam powiedziałem. Oczywiście nie, że ja wszystko wiem, ale zadzwoniłem znowu do Rafała, którego w takich sytuacjach gęsto się radzę, bo on ma doświadczenie, bo jest w tym dobry i zajmuje się tym zawodowo, robi drogi, wie o co kaman. Dużo z jego podpowiedzi również korzystałem, zresztą mówiłem już o tym nieraz, o tym człowieku na materiałach. Asior był. Ja
dzisiaj mamy, chcemy skończyć szalować, tak więc trzeba dybać ostro. No ale taka jest delegacja, no. W delegacji się nie pracuje do 16 godziny. Kawa już ma fajne, teraz już z tej podwyżki leci. Dawno nie biłem i dawno nie biłeś? Odczuć idzie ręce. No idzie, idzie, co ty myślałeś? Uuu, się chłopaków. Picie rozrypało. Jesteś spółka ESA? Pamiętajcie, na budowie musi być wesoło. Bo jak nie będzie wesoło, to będzie lipomol. I nie będzie lipa, jak będzie stał nad wami z batem szef firmy i będzie was opieprzał szybko, 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 szybko. To może się to skończyć na różne sposoby. Albo się ktoś odwinie i się skończy szybko, szybko. A no, będzie se sam robił. A sam narobi wiecie ile. Nie narobi za dużo. Nic nie narobi. Mogę ci wziąć. Wiktorek, ty synek też chcesz? Dobra, łapacz. Pa, ja dobrze rzucam. Ja zarypiście rzucam. Pa, cyk. Stój tam, patrz. Gdzie jest księżyc? Słońce. Stój, ruszyłeś się. To jest ten. Czekaj, bo ja tu mam trójkąt pitagorejski. Patrz teraz. Nie złapałeś. Elegancko było. Ta? Jaką? Jak? Kawa, grabki, kąpany. Coś grabił? Dobra, czas. Klienta. No. Wstrząśnięto, nie mieszano. Nie narzekaj. Co? Tu można zabrać sznurek, widzę. Na zewnątrz. Odłożę go na tetę. Z dziury. Co? Ale tego nie mogę tu robić. Nie, tu lecę. Już wypiłeś? A, dopił starego, żeby się nie zmarnował. Oj, wy jesteście asy. Ty, niemożliwe, że to przeschło przez nasze te. Że to tak ściąga wodę. Jaki Pawlak? Co? No na pewno. Nie. Nie wiem, nie zrozumiałem chyba tego. Dobra, teraz jest ważne to. To w pojedynkę się robi bez problemu. Po to macie to robione tutaj dokładnie, żeby teraz było precyzyjnie. Czyli tytuł filmu będzie: jak precyzyjnie zrobić szalunek systemowy. No, no. Że odkąd zaczęliśmy ten szalunek robić, to mi się to trzeba podobać. No bo tamten. Dlatego ja mówię, że tu zamiast robić cały czas.
Nie, ja mówiłem do kawy dzisiaj, że to będzie fajnie. Będzie fajnie szybko czas leciało z tego powodu, że wszystkie ATV pokonali, a nie jest ciągle jeden etap. Tak. Dla was na pewno. Jakby ostatnio dachy machaliście. Offlis na zewnątrz oczywiście. I teraz się samo wszystko ułoży w całej, zobaczycie. Deski leciutkie, to sobie mogę tak podtrzymywać jedną ręką. Myślę, że dzisiaj nie byłoby mowy o zaszalowaniu, jakbyśmy mieli tu desek szukać. I góra licuje się. Góra z górą się nie zejdzie. Oj, te rękawiczki. I karasie. Rękawiczki. I karasie. Bo... Nie mów. Tu jest 50 koła, dlatego... Opa. Te są do kąta prostego, tak więc piłę niepotrzebnie. Zabrałem tutaj, bo trzeba tak zrobić, żeby korzystać wszystkie, no. Trzeba będzie dociąć, to się dotnie. Co? Dobrze. E, synek, bo jak wiacie... Widziałem, że ta dobroć kiedyś się musi skończyć. Co? Widziałem, że ta dobroć kiedyś się musi skończyć. Nie. Nie obejrzał. Nie obejrzał. Muszę znaleźć ten od tych dwóch mudarów. Się podniecali, jak laskę zobaczyli. Kawa, kiedy? Ona tak fajnie tańczy na asfalcie, nie? Wzięła się, a tu takie wody wiszą. Ja pierdziel. Widzicie? Z jakiego powodu my robimy tak, a nie inaczej? Macie naprawdę. Tolerancja jest paru milimetrowa z uwagi nawet na grubość wycinania deski w tartaku. Albo jak to woli, średnica kawy. Bo według kawy deska ma średnicę. Kawa, pokaż mi, w którym miejscu ta średnica jest. Kawa, pokaż, w którym miejscu jest ta średnica na desce. Chyba sęka średnica. Po środku. Ośli kąt nachylenia. Podłamy stopę. A jak podłapali? Podłapali, bo to kawa wymyśli. Tak, już, o! Już, już! Łuczniki? Mhm. Dobra, kawa nie chce, ale muszę, nie? Widzicie, tak to wygląda. Ta robota. Jak jest zorganizowane i każdy wie, co ma robić, to Wiktor sam wiedział, że ma łączniki. Znaczy wiedział, no trzeba to zrobić. I tu do końca idziemy? Nie, nie idziemy tutaj do końca. Tu nie możemy iść do końca, bo tutaj musimy pierw dać tą deskę tu, bo tak dyrektor skonstruował tutaj system, że ta deska będzie się opierała na tej, ale za sekund 47 proszę odliczać śmiało. Śmiało proszę liczyć 47 sekund, będziecie wiedzieli, o co chodzi. Co miałem na myśli. Dobra, może być tak na przykład. Cyk. A czas leci, nie wiem, ile minęło sekund, bo ja nie liczę. Ja robię. To mówisz, że to widzisz? Ta. To nie liczysz? Czas. Sekund. Czasu. A ja pieniądze liczę tylko. Oj, tam te pieniądze. Dzisiaj możesz mieć, jutro możesz ich nie mieć. I odwrotnie. To jest prawda, a wiem o takim kimś. No i teraz sytuacja. Czas minął chyba 47 sekund. To jest palik, który jest niepotrzebny już.
Już chyba wiadomo, o co kaman, nie? 109,5 cm dokładnie i na tyle nas interesuje. Obojętnie z jakiego materiału. 109,5. Dlatego ten przymiar, bo zaraz zobaczycie dlaczego. On jest zarypisty. Co? Jaką serię? 109,5. Aha, ten. Strachu? Ale dobrego zagrał, nie? Dobrego osła zagrał. Dobra, ja mam akurat laser, tak więc widzę go. Jeżeli nie, to bym zaznaczał tu. Diabła chyba. To wam chciałem pokazać z drona, ale niestety nie pokażę, bo za mało bateryjek. Jak się nie wyleje, to znaczy, że za mało nalana. Coś na tej zasadzie. Tutaj. Z tą dokładnością tego docięcia. Przekręciło deskę. Nie wiem, którą tą. Teraz tak. No i łączycie teraz tutaj. Jeżeli wam tak bardzo zależy, możecie sobie zlicować też górę z górą. I ten jeden wkręcik wystarcza. Wiktor łączniki przygotował. Jak jeszcze wkręcicie łączniki, zapominacie o temacie. Nie mieliśmy takiego, chłopaki, wyniku chyba. Kawa, nawet my. Jak robiliśmy. Bo w tej trójce nigdy nie robiliśmy jeszcze razem, tak szczerze. Tak, żeby robić cały dzień. Już tam nie ma znaczenia, czy będzie równo, czy nierówno. Tu bym tylko chciał, żeby się zlicowało. Góra z górą. Czyli tak. I się zlicowało. Elegancko. Po przekątnej. I dziękuję za uwagę. Tak robimy całą resztę teraz. Gdzie płynie strumyczek powolutku. Liczę na to, że nie ma tutaj dużo wody zgromadzonej, ale kurczak liczył też na coś tam, że mu w sobotę łeb obcięli chyba. Tak? Jak to było? To indyk czy kurczak to tam? Indyk myślał w sobotę, że będzie impreza. Na niedzielę się szykował, chłopie. Garnitur ubrał. A peszek. Zączek był. O, to jest tylko prawdziwy test w realiach budowy. Wytrzymałość. Tak jest. Bez ściemy. Weź tam, Wiktor, podnieś, jak już jesteś. Tam. Tu też trzeba będzie zlicować. Deski też nie są idealne, to też na to nie patrzcie, jest? No. Aha, to tam jeszcze dojdę do tego. Nie, no. Dobra, tam ogarniesz, nie? Łączniki są. To ja lecę następną. Mogę już tam lecieć? Nie, mogę. Nie, nie mogę. Tam? Nie, tamtą. Patrz, jaka deska bananowa. Końcówka musi uciekać. No, jak będziesz dzwonił, to jutro do nich? Do po beton? Nie. Chodzi w bloczki na hutowni, nie? No. On, ja sobie z nim mówiono, że jutro przyjadą po prostu. Tylko trzeba przedzwonić, niech powiedzieć, żeby plastifikatora nie dawał. Ale ja tam nie zamawiałem plastifikatora, nie. Jest wpisany. Tak? Ja mam serdeczkę i tamten. Wiesz. To jutro zalejemy. Chudziaka. I wy będziecie jutro wykopiecie. Rano zrobicie stopy i wykopiecie. Pokażemy, jak wyznaczyć stopy z dokumentacji, z projektu w tym wypadku. Widzicie, co będzie robił stopy, ja już będę kopał. No, no, a ja będę robił zbrojenie. Pas sobie wziąłem. Tak.
Gdzie jest łącznik? Nie ma łączników. Dobra, te deski i tak są w nadmiarze, jak zawsze biorę w nadmiarze. Macie wolny start. Mam, a masz tam? Tak. Ja już mogę łącznik kręcić. A ja deski lecę. Tak. Gracja. O, dzisiaj jak miłość. To może byśmy zdążyli. Ty masz lombard, ja mam M jak miłość. No właśnie, każdy zadowolony. Człowieku, o, kartony to było dawno. Teraz tam już są akcje takie, żebyś nie uwierzył. Zabójstwa. No, tam to się dzieje. Ten co nie ogląda. Ten co nie ogląda. Ostatnio, zrób dźwignię tutaj też. Co? Co? To co? Tak. Policjanta, psa gra. Psa. No. Widziałem ostatni odcinek, jak kradli katalizatory. W czym? W Lombardzie. A ja to nie wiem nawet, o co tam chodzi. Dobra. Chyba tam się uniosło, jak się nie mylę. To tam jeszcze jest nieprzykręcony. Dobrze, dobrze, dobrze. Tu już sobie opuszczę na dół. Na dół ja mam wagę, Wiktor. Cyk. I jest. Sznurek trzeba ściągnąć, bo ten sznurek już w tym momencie kłamie. Bo on idzie na desce, tak więc na to nie macie co w ogóle zwracać uwagi. Tu jest, o, właśnie okazja. Gdzie jest ten kątownik? Tu można dać dwie deseczki, dwa wkręty. Zobaczymy teraz bez ściemy, zobaczcie. Czy jest kąt prosty? Powinien tutaj być kąt prosty. Ten kątownik mały, dekarski, doskonale pokaże, czy stolarski. Bardzo fajna sprawka, storami są Magnusona. Zobaczcie, bez szpareczki żadnej, najmniejszej. Idealnie. Stąd. Co? Jak stąd. No właśnie. Tak musi być. Co on gada? Chce się najeść. Jak robicie deskę i między pierwszym, który trzyma deskę, i ostatnim, na przykład są dwa albo jeden, tak jak tu, to lepiej złapać ostatniego w danej desce i tego sobie dopasować, tak jak tu na przykład delikatnie na dół i pyk, gotowe. Mokro? Kamyczki? A to był jeden punkt, gdzie były kamienie. Nic. Zobaczcie tutaj. Tu jest taka sytuacja teraz też. Musicie brać na to uwagę, zwracać. Możecie to zrobić tu na dwa sposoby. Zależy, do której strony sobie policzycie. Czy tu przekręcicie tą deskę do czoła, czy tutaj do tego. I 50 cm ma zostać. Zróbmy tak, że przykręcimy ją tutaj. Czyli 50 cm. Ta deska ma zostać odsunięta, czyli dokładnie tyle, ile będzie miał na gotowo. Będzie miała ława fundamentowa. Średnicę. Sprawdzić sobie temacik 50. Zaraz wam pokażę z tą drugą, ale to myślę, że było zrozumiałe. Komu wybaczysz?
Jeszcze nie miałem okazji robić płyty fundamentowej, ale powiem wam, że to byłby, uważam, mam przemyślane, jakbym ją robił, bo pewnie kiedyś będę robił. Ale to będzie doskonały sposób zaszalowania płyty fundamentowej też. Ja? Widzicie? Tutaj dochodzi do końca. Podnieś, Wiktor. Jakbyś mógł. Czekaj, kawa. Tu mamy 50. Uchu, chórzom. Przesadził. Wąziutka się wydaje, nie? No, do góry. Jak? Co ty gadasz? Ten tekst. Dobra. Wiesz co, możesz ten. Możesz kąty proste szykować. Ja se to ogarnę. Bo na pewno zabraknie ich. Wiktor docina deski, żeby na koniec miały, na końcach miały kąt prosty. Żeby tu się z tym nie bawić, wykopię. Gdzie teoretycznie nie ma to żadnego znaczenia. I teraz zobaczcie, jak w pojedyneczkę samemu to można łatwo zrobić. Tam wiadomo, dochodzi do czoła. Tu se blokuje nóżką. Tu se dochodzę, tam czoło się zgadza. To nie jest czoło kawy, tylko czoło te deski. Stawiasz opór? Prawie stawiasz opór? Tak. Cyk. Dzisiaj popieprzona pogoda, było generalnie chłodno dzisiaj, ale były momenty, że jaki wiatr, bo tutaj wbrew pozorom jest kawał wiatru, nie? Tu taka sama sytuacja. 50 zostawiamy. Ale będzie trzeba nawyki swoje złapać, żeby nosić te torby ze sobą, wam powiem. Ja tu już panu napomnę sobie, jak ją zrobię. Jak? Na plecach, jak to. Kawa, dla mnie możesz nawet jak murzynki na czarnym lądzie nosić na głowie. Co? Nie zapominam. O czym? Jak było? To co? No to nie zapominam. No co ty? Dobra, to wykorzystam znowu to, że jest laser, czyli tu jest. I powinno się wszystko złożyć w całość. Co się stało? W czym? Posejdon? A kto to był Posejdon? Posejdon? Król? To nawet ja wiem, że to nie był król. To był Bóg czegoś. Posejdon to był Bóg wody albo morza. A jaki to był Bóg? Bóg. Grecki Bóg. Nie zgadzam się, 50,5. Tak nie może być. Musi być 50. To ja wolę zrobić inaczej, zobaczcie jak. Wolę, żeby tam była szparka pół centa. Kawa, chodź mi pomożesz tu. Bożem się rypnął. A co byś chciał? Szparka będzie pół centa, ale szparka będzie tu. Tam 50 centów ma być do końca. Fajeczki najważniejsze w kieszeni. Moje puste pudełko. Górą, no. Tak.
I podnieś do góry ją. Podnieś ją. No, 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 jeszcze. Widzisz? 5 dych ma być. Do mnie ciutkę. Jeszcze ciuteczkę. No i tak bierzemy. Do góry? Zobaczę sam. Okiem aż strzeliłem. Teraz jest 50. Jednak Posejdon był moim wujkiem. Dobrze, nie ojcem twoim. Chłopiem. Jedną i by było wykopane. I tu musi się zejść tak i tyle. No pewnie, że tak. No ale u nas chyba się nie da ukryć na budowie, że lepiej się śmiać niż płakać. Co? Losowanie było, to płakałem, nie? No ja wiem. Wrażliwa bestia. I teraz jeszcze jest jedna opcja, może się zdarzyć, że... Już wam sprawdzam i pokazuję. Może się zdarzyć, że ta deska idzie tak, albo idzie tak. Czyli końcówka, która nie ma zaparcia. Tak więc warto byłoby sprawdzić to przed tym, co przed chwilą zrobiłem, bo jest niecałe 50, widzicie? I najlepiej zrobić to tak. Znaczy nie wiem, czy najlepiej, no ale tak można to zrobić. Pierwsze jest skręcić tu, bo tu mamy 5 dych na pewno. I tu znowu będę potrzebował pomocy świętego Mikołaja. Chodź Mikołaj. 5 dyszek tu kawa, tu. Bo znowu się machłem. Ja nie wiem, jak to robić. Ja też nie. Powiedz mi, zdasz mi ten sekret. Nie mogę. Zdasz mi ten sekret. Ustaw. Do ciebie. Je? Je. Dobra, dzięki. Zostanę rolnikiem, może robić pol. Tam te rzeczy to może chować, nie? Tak. Sprzęty chowaj, dyrektor. Wiktor Dotnie, ile to we dwóch, to człowieku, to po frunie jak. Dobra. To może się przydać dalej. Na pewno już docinana. Naprawdę zastanawiam się, czy nie robić wam w dwóch takich długich materiałów na dwa dni. No przecież to będzie ze 3 godziny dzisiaj materiału, a nie chciałbym czegoś wycinać. I nie jest to celowy zabieg, tylko ja mogę gadać. Gadać. A będzie trzeba je mocno zobaczyć jeszcze. A właściwie napiszcie w komentarzach, zdecydujcie. Bo to jest dla mnie, według mnie, dokładne zaprezentowanie pracy. Jak coś zrobić, tak na budowie w tym wypadku akurat. Dzisiaj jak zaszalować dokładnie ławę fundamentową. I tu docinka. Znowu Jogisław potrzebny. No nie pogadasz. No jesteś. 5 dyszek, no.
łapie, co będę mówił. Do ciebie, ciebie. Tak bym zostawił. Teraz mi jeszcze możesz pomóc, bo nas ciężko, żeby mi nie zblokowało. Dobra, naciśnij. No, ja z drugiej strony ją zaatakuję. A co? Nie, jak jest w powietrzu, to nie ma opcji, żeby ją pociągnął. Dzięki. Tak jest na razie. Mówi się chwilowo tymczasowo. Co? Następna. Ładnie po sobie posprzątać na Fajrant. I teraz tak, śmiało możecie brać, jeżeli będziecie robili w taki sposób, 220 metrów bieżących deski szalunkowej i kontrłat 200 metrów i 200 metrów kontrłaty. Kontrłaty trochę zostało, deski, my mieliśmy więcej deski, bo nam zamiast 3 metrów 3,70 dali w gratisie, mniejsza o to. Tak więc to jest ilość, która wystarczy na ile wydaliście? Z 600 zostawiliście, nie? Lepiej. Dokładnie? 650 zł wydaliśmy na kontrłaty i na deskę szalunkową. I to jest ta ilość, która wam wystarczy. Czyli dopisujemy na końcu materiału 650 zł koszt do tej pory budowy. Koparkę liczymy
Żeby było uczciwie, możecie policzyć 800 zł. 8 godzin po 100 zł. Ja to robię szybciej, ale mniejsza o to. Tak liczcie, jak wam przyjedzie ktoś obcy zrobić. W tyle powinien wam robić Tomak. Czyli macie 8 godzin koparki, to macie 800. Możecie policzyć po 120 zł. W zależności jak jest. I geodetę. Geodety ja nie wpisuję. Wpiszę tylko geodeta, znak zapytania. Bo geodeci, z tego co widzę, biorą od 600 do 2 koła za takie rzeczy. Tak więc jest potężny rozstrzał. Możemy się umówić, że ustalimy klocka. Tak więc klocek będzie geodeta. 650 zł materiał, czyli drewno. 50 zł kosztowały wkręty. Ja wszystko wam będę rozpisywał. Na końcu każdego materiału będziemy robili podsumowanie tego wszystkiego. My dzisiaj mamy zrobione, powiem wam szczerze, że takiego wyniku to my jeszcze nie mieliśmy. A mnie bardzo ciekawiło, jak będzie wyglądała praca naszej trójki w tym konkretnym zestawieniu. I powiem wam, że jest w porządeczku, naprawdę. Bojunia. A tu jest bojorko. Nie zbawi was 15 minut na koniec roboty, żeby ogarnąć budowę. Bo to wszystko składa się w całość, o czym ja wam mówiłem, że będziecie dla kogoś robili. Mówię do wykonawców, do przyszłych wykonawców, którzy się boją, którzy chcą próbować, którzy zaczynają. Naprawdę poświęćcie tę chwilę czasu na koniec, bo nie wiecie, czy dzisiaj przyjedzie inwestor danego dnia, czy nie, jak wy już będziecie w domu smacznie kolacyjkę wpierdzielać albo browarka już pić, a inwestorzy sobie przyjadą zobaczyć, jak ich wykonawcy robią robotę. A tak to działa niestety, no. Taka prawda. Chciał, nie chciał, ja wam to muszę w dwóch materiałach robić. Bo to wiecie, no zobaczcie, no jest tego, tak? Tu została deska, tu został palik. Później się rozpiździ robię na tej budowie i wygląda to tak, a nie inaczej. To jest efekt 12 godzin pracy trzech ludzi. Dosłownie 12 godzin równe. Bo zaczęliśmy gdzieś w pół do siódmej. 12 godzin pracy trzech ludzi. No i Maleksa, wiadomo, tak? Spalił mi gdzieś 2/3 baku w tym. Tak więc 50 ten spalił. A jak ja mu odebrało nogi? Po 12 godzinach pracy już. Po 12 godzinach. A tyle gadał o tym czołganiu. No. Ty, wiesz jak teraz wyglądasz? Jak papaj! Jak głoda lumpę! Dajcie mu szpinać. O! Wiesz co przyłożyłem dzisiaj? Co? Te haczyki co my mamy do skraplaczy, co u ciebie są, nie? No. Takie fajne pozycje. Tu są fajne. To są fajne do skraplaczy. No. Bo są typowe wyrójki. O, to... Ta, cwaniaczki! A gdzie reszta? No właśnie leżą. Gdzie reszta? Tam. W jedno miejsce. Zobaczymy, ile wy tego żłopiecie. Ale nie wiem. Tak jak kawa mówi. Kawa mówi: ja w domu nie jem słodyczy. Wczoraj wchodzę do chłopaków do pokoju. Co? Cała paczka jeżyków opieprzona, a kawa leży. Zdrowe! Aha, zbożowe, to zdrowe, to dobrze. A kawa jak niedźwiedź leży. Zdrowe. A ja mam taką mówię, że jak na przykład tak. Ja nie jem. Nie? Co? Słodkie, nie. Ja mam taki, na takiej zasadzie. Jak nie, jak zacznę jeść czekoladę czy coś, całą. Nie, to całą. No ja też. To ma... nie. Kawa z tymi samymi zasadami się. Działka jest tak krzywa, w sensie nie ma żadnej płaszczyzny tak naprawdę. Każdy narożnik inaczej. No będzie trzeba zrobić tak, że tu trzeba będzie skrobnąć trochę. Zobaczcie, tu jest takiego typowego humusu. Mhm. Za 40 centów. Tu trzeba będzie skromnie, bo za górką już jest dołek się robi. Tak. Tam się już robi taki, za górką się robi dołek, tak więc to się fajnie zrówna. Wyjdziemy jednym bloczkiem finalnie nad grunt i do domu będą dwa schodki, bo bloczek nad grunt to jest 12 centów i 24 centymetry jeszcze będzie pierwsza warstwa, która tworzy w domu posadzkę. Dziękuję za uwagę. Cześć. Do usłyszenia. Cześć wam. Dziękuję za obejrzenie materiału. To mówiłem ja, dom za 150 tysięcy.pl.